Właściwie cały ten rok tak chcemy podporządkować postaci Stefana Żeromskiego, jego twórczości, dlatego już niedziela to jest teraz rocznica Powstania Styczniowego i nawiązujemy, w zasadzie jakby inaugurujemy tą rocznicą, inaugurujemy również rok Żeromskiego. Pokazujemy ponownie Wierną Rzekę, ale myślę, że w ubiegłym roku niewiele osób ją widziało, więc jest szansa, żeby teraz jeszcze raz zobaczyć, bo to jest najściślej wiąże się z Powstaniem Styczniowym właśnie ten film i książka Żeromskiego Wierna Rzeka, ale cały rok i właściwie projekt duży, do którego jesteśmy w zasadzie przygotowani, bo on jest merytorycznie już przygotowany, mamy nadzieję, że dostaniemy pieniądze, rozpocznie się w maju i projekt będzie się nazywał Przestrzenie Stefana Żeromskiego. Taka dość pojemna nazwa, dlatego też, że chcemy wiele różnych działań zawrzeć w tym projekcie. To będzie taki projekt interdyscyplinarny. Będą warsztaty, będą wykłady, będą koncerty, będą różne prelekcje i będą projekcje filmowe. Zaczynamy takim, inaugurujemy to wykładem, chcemy to zacząć w maju, wykładem pani profesor Kwirny Handke z Warszawy. Ona opowie nam o mniej znanym obliczu Stefana Żeromskiego. I takich wykładów będzie 4 razy w miesiącu, będą się odbywały, będą je mówili różni naukowcy, z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, właśnie z Uniwersytetu Warszawskiego, z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Będą wykłady na różne tematy, właśnie pokazujące różne oblicza Stefana Żeromskiego. Z zajęć warsztatowych planujemy przygotowanie takiego cyklu warsztatów literackich dla różnych grup, otwartych warsztatów. W oparciu też ściśle o teksty Stefana Żeromskiego. Żeromski jest w tej chwili przez młodzież mniej znany, a chcemy pokazać też właśnie takie troszeczkę jego inne teksty, mniej znane, inne podejście. Myślę, że to będzie też ciekawa oferta i zarówno dla nauczycieli, jak i dla młodzieży, a także i dla dorosłych, bo warsztaty będą otwarte, każdy będzie mógł wziąć w nich udział. W wakacje planujemy właśnie taki cykl cały filmowy Żeromski, Żeromski na filmowo, o może w ten sposób. Chcemy pokazać wszystkie dostępne ekranizacje prozy Żeromskiego, ale także filmy dokumentalne, jakie powstały o Żeromskim, o jego związkach ze Świętokrzyskim, o jego twórczości. Kilka takich fajnych filmów dokumentalnych powstało i właśnie to chcemy zrobić taki skomasowany, w zasadzie taki mini festiwal filmowy w kilka weekendów lipcowych, tak po kolei. To będzie się odbywało przełom od połowy lipca do końca. Poprzedzone to będzie również wykładem pani Moniki Bator na temat ekranizacji Żeromskiego, takim wprowadzeniem teoretycznym do tego. No jak zwykle imieniny Stefana to będzie taka kluczowa impreza we wrześniu na początku i tutaj chcemy zrobić to w formie takiego pikniku literackiego z taką inscenizacją teatralną, sceny z życia albo z prozy Stefana Żeromskiego, przenieść się troszeczkę w realia XIX-wieczne w strojach, taka inscenizacja teatralna. Tu wykorzystamy na pewno też nasze teatralne talenty naszej młodzieży z Gimnazjum w Mochocicach Kapitulnych, więc z Teatrem Kapitalnym na pewno będziemy współpracować przy tej inscenizacji teatralnej. Całość chcemy, żeby zakończyła się taką zabawą w dawnym stylu, ale taką tańcówką w stylu ludowo-dworskim, prowadzoną przez kapelę Ciekoty. I zakończenie projektu to będzie październik, urodziny Stefana, czyli już takie uroczyste w zasadzie kulminacja, obchody 150. rocznicy urodzin i to będzie, zaprezentujemy muzykę do tekstów Żeromskiego właśnie w wykonaniu Łukasza Mazura i wykład pani Gabryś na temat Żeromskiej a popkultura, więc takie podsumowanie będzie całego tego naszego roku. Będą jeszcze towarzyszyły wystawy, będzie wystawa druków ulotnych związanych z Żeromskim, będzie wystawa prac, takie pokonkursowa, który konkurs wspólnie ogłosimy z naszą biblioteką, Żeromski na wesoło, więc no myślę, że, a jeszcze w okresie wakacyjnym też planujemy takie działanie filmowo-fotograficzne, warsztaty tygodniowe, prowadzone przez tutaj takiego operatora z telewizji,
które będą dotyczyły również jakby spojrzenia młodzieży na Żeromskiego i jakaś taka próba ujęcia tego w taką wypowiedź filmową, fotograficzno-filmową, taka forma fotokasty, czyli powiązanie fotografii z filmem, taka forma reportażowa. Efekt tych warsztatów pokażemy pewnie na imieninach Stefana. No to tyle, co zaplanowaliśmy na ten rok. No i trzeba tylko trzymać kciuki, aby znalazły się pieniądze, bo no, tak. Wiele zależy właśnie od pieniędzy. No trzeba trzymać kciuki, mamy nadzieję, składamy teraz za tydzień, właściwie w przyszłym tygodniu już składamy ten projekt gotowy i mam nadzieję, że tutaj lokalna grupa działania uzna, że jest to wart projekt do realizacji.